Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pomyślałem, że zanim odbiorę jakikolwiek telefon z jakiejkolwiek gazety, to najlepiej oddać własny krótki statement na ten temat. Mówię wolno, więc może się przedłużyć, ale pokrótce. Proszę Państwa, jestem niewinny. Ta informacja gruchnęła na mnie dzisiaj jak grom z jasnego nieba, kiedy jechałem na próbę. Więc większość moich planów runęła. Nie wiem, co będzie dalej, bo myślę, że najlepszym lekarstwem jest czas, żeby to przetrawić. Jedno, co jest pewne, zarówno ja, jak i moja rodzina jesteśmy absolutnie po tej samej stronie, co jestem im bardzo wdzięczny. Zresztą nie tylko oni, bo wiadomo, kto nie pieprzył z Titanica, no to walczy o to, żeby nie zatonął. Ale z drugiej strony chcę tylko pokrótce powiedzieć, że przygotuję materiał, który pozwoli, mam nadzieję, obiektywnie, bo upublicznię, mam nadzieję, w całości akta dotyczące tej sprawy. I będzie, no liczę też trochę na środowisko prawnicze, które być może wyprowadzi mnie z błędu. Być może coś podpowie, ale na pewno będę apelował w tej sprawie. Ten wyrok jest okropny, straszny. Ale żona każe mi nagrywać to krótko, więc powiem, z godnością zniosę odsiadkę, jeżeli będzie taka potrzeba, bo odsiadka za niewinność to trochę jak prześladowanie. Chciano nadać skokowi Wołomin i całej aferze twarz? No to nadano. Ja nazywam się Michał Wiśniewski i jestem niewinny. I co? Po aferze? Nie sądzę.